Witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku zagramy sobie Mila na topie. Ogólnie to jest mój standardowo dziwny pomysł. Tak jak zawsze, bo ja mam zawsze dobre pomysły. Dziwne. Ogólnie, gdzie jest tarcza? Nie, potrzebuję tarczy zacząć, tak? Bo ogólnie gramy na Feliosa top, tak? Felios lub Draven. Coś z tych dwóch, nie? Więc jeszcze zobaczymy, na co będziemy grali. A to jest ciekawe. Zobaczymy. Wziąłem flesza. Trzeba odfleszowywać od tej... Sorry. Od Leony Erki. Więc zobaczymy, jak to będzie. Runki standardowo. Standardowe runki. To jest lethal tempo. Pod Overheal, czyli leczenie, legenda, Bloodline, ale ogólnie to mam wszystko i tak wkleję. Cutdown, bla bla bla, no i zielone, nie? Pod leczenie i plus 4 ten. Pod obijanie. Ktoś się obija, to będzie tam większe leczenie. Nie, będę maksował W, później maksujemy E na końcu Q. Więc na 9 levelu będziemy mieli WUM wymaksowane pod autosy. Idziemy najpierw to w boczka. Najpierw pójdziemy w boczka. Buty na prędkość ataku. A to jest jednak Draven, jest to. Dobra. Ajajaj. No ale skitowanie bez miecza jest tragiczne. To 6 damage'u, to nie jest za ciekawy damage z tym shieldem i ciężko się ogólnie farmi bez Doran Sworda. Tragicznie się farmi, to w ogóle damage'u nie ma z Doran Shieldem, naprawdę, no sięgam. Gdy mogę robić, to nie wiem, bić się z nim. No ale również się bić z nim nawet nie mogę. Super. Ja mam TPK, także ja mogę mieć wywalone jajca, takie rzeczy. Zrobię First Blood, a nie, to mi się nie podoba. No ale ogólnie mówię, to nie będę myć w ogóle z Doran Shieldem. Doran Shield nie jest aż taki OP, tak jak myślałem. Mega mieć standardowo Doran Blade'a. Myślę, że w tym wypadku lepiej by się to sprawdziło niż ten. Niż shit, nie? Więcej mi też, no. Miga, flashujesz po niego? Flashuj, no ja pierdzielę, no Boże, co za noby. Ja kurczaki. No i ja mam ciągle szczęście do cymbałów jebanych, nie? O, ups. Nie chciałem, nie powiedziałem tego. Mógł to flashować. No będzie czekał teraz pół godziny w czekach, idiota. Oczywiście standardzik. Ale czemu tego nie szanuję, ja pierdzielę. On teraz przeszły idiota. No więc z tym, bo no pomóż mi pushować, idioto. Ja pierdzielę. No nie wiem, no przygłupy ciągle. No. Nie mogę, no. Taki kretyni w drużynie. Sakra, zostaw. Już. Może go, ja sobie go pobijam trochę. Aha. Nie pięgaj mi, idioto.
Muszę się zmutować, bo nie mogę. Nie mogę słuchać pingów w cymbałów, nie? Ktoś nie wie co nawet robi. I mi pinguje co mam robić. No masakra. Powiem tak. Tragedia, nie? Społeczeństwo zamiast mądrzeć głupieje. To jak film idiokracja. Jak coś to polecam, bardzo fajny film o idiotach. Tak samo, no, może powiedzieć Liga Legend, nie? Jeden do jeden. Jeden mądry, a reszta idioci. Ha, ha, ha. Ogólnie panuje botka. Butk. Planuję botka pierwszego zbudować. Myślę, że botka odda. Botk powinien oddać. Oj, straciłem kanona. Niestety straciłem miniona. Dobra, nie, to tam farma, to wiecie. Wisi mi to, nie? Naprawdę. Czy tam mniejsze, ile tam tej farmy zdobędziesz, czy tam nie zdobędziesz? Aha. Mało coś bije ten gostek. Weź pal gumę, gościu. On Ignite'a spojrzał. On z Ignite'em gra. Gościu gra z Ignite'em, nie? No ja muszę teraz cofnąć, nie? Albo ty, gdzie on jest? Tu jest. Przyjdź na tego topa. Ja mam jeszcze shielda, więc ja mogę go jako tako jeszcze może ograć. Mogę jeszcze spróbować, więc ja myślę, jeszcze jeden autos przyjmę i on może R-kę na mnie palić. Więc nie mogę przyjąć autosa. Mam dwa shieldy, więc to mi ileś damage'u mi zmarkuje. No ale no widzicie, cymbał jebany w drużynie. Chłop nie przychodzi, nawet po free killa na topa. On się tam nie interesuje. Jego życie toczy się wokół jednego miniona na midzie i tam zyskaniu 20 golda, a nie na przykład 150. Ale tak to właśnie wygląda w brązach. No nie wiem, nikt nie reaguje ogólnie. Jest tragedia z drużyną. Jak mówię, no idiotów nikt nie sieje, ale wszędzie ich pełno. Szkoda. Szkoda, że tak teraz on se now. Kurczaki. On jeszcze R-kę. On jeszcze R-kę marnuje, Boże. No widzicie, no całe życie z burakami. Już się jeszcze R-kę pali. No, takie nerwowego kina tak naprawdę, nic nie musiał robić, tylko podejść go, nie wiem, dwa razy z kół, czy tam raz z kół i tyle. Nawet nie pomógł mi puszować nic, nie? Także pomimo, że mi zgankował, naprawdę ja więcej straciłem nawet niż tak naprawdę zyskałem. No właśnie mówię, nie? No w sumie nie musiałem fleszować. Może nawet bym uciekł. Ale dobra, mniejsza, mam TPK. Mam to, wezmę Sceptera. Scepterka. I w sumie nawet nie muszę tepać. Ugląk to again. Dobra, on jest martwy na tym topie, jak jeszcze raz przyjdzie, tylko poczekaj na mnie. Już idę, idę, idę. Nikt nie robi tego Haralda. Nie rób go, co ty robisz, o Boże. Bez sensu teraz zrobienia. On już spuszował i on teraz podszedł pod topa, ten nie zgankuje, bo robi Haralda. Boże, mówię, no nie wiem. Ci ludzie w mózgu nie mają. Co oni robią w ogóle? Gdzie oni się... Ja nie wiem, no naprawdę, no. Tragedia. Papy siedzą w brązach chyba. Dobra, ja nie zobaczyłem.
myślałem, że będę miał jeszcze jeszcze raz, żeby się to odnowi jako tako, ale no niestety miał duży damage. Dobra, moja wina. Moja wina, moja bardzo ciężka wina. Dobra, typujemy teraz topa. Herada nie puszcza. Nie przepuszczał topa, nic nie zrobił, tak jak standard. Go Herald. Szczepan. No nie wiem, co tak. No przysięgam, nie mam pojęcia, co on robi. Boże, dobra, ja się skupiam na teammate'ach, a sam tu trochę zaczynam trollować. Co nie puszczą tego? Już. Nie wiem, co się stanęło. Średnio naprawdę to wygląda. Mina bardzo fajna postać. Mimo, że to jest Draven i tak sobie daje radę, on mnie nie one-shotuje. Jest najgorzej. Fajnie to wszystko wygląda. On mnie cały czas puszuje, fajnie, fajnie pod ganki. Mal gumę. Kostek. Stracił dwa staki. On jest darmowym killem, cały czas jest darmowym killem. Wystarczy to tylko przyjść. Ale no, moi teammate'i nawet tego nie potrafią, tak naprawdę. Więc gang, ogólnie to jest fajny matchup. Fajnie się gra tym Milo, no ale damage'u to jako tako na początku nie ma. Ten Draven też za dużo nie bije. Nie wiem. Ja się cofnę, darmowy kill na topie. Ja nie chcę nic mówić, ale zbudujmy sobie Omena. Żeby to jako tak wyglądało. Żeby on nas jeszcze mi bił. Darmowy kill na topie. No pewnie E użyje, nie trafi R-ką. Zrobi to? Zabił. No i elegancko. Ja sobie przyjdę na gotowe plejty. No i pięknie. Już prawie botka mamy. Może ta farma jest strasznie słaba. Ale co to. Mamy for fun. Nikogo nie interesuje, tak. Gramy supportem topa, więc to daje. Może i to nie robi jakiegoś totalnego pogromu. No ale zobaczymy jak będzie wyglądało. Jak wyglądał po tym, po full buildzie. O ile dotrwam do tego full builda. Dobra. A, flashowałem już. Ej, szkoda. Aż mi dupy dał trochę. Muszę mieć tego patka. Szybko mi akurat położył. To fakt. Czego nie da się ukryć. On masz martynikę. Dzizo. Kina. Mam 3 zadę. Już obawiła. Dobra. Mniejsza powiem tak, nie? Kiedy to mam? Wisi mi to. Mogę kupić tego, ale... Dynda mi to. Your
napierdolmy mu może, co? Mam tej, tą dziwkę, napierdoliłbym szmatę. Napiszmy S, oczywiście. S na pałę napiszmy. Standardzik. Musimy zaznaczyć swoją dominację, oprzeć mu łeb. Coś nie myśli, och, nie mam jeszcze robotka. Ja pierdziela, ale długo trwa jak nie farmisz. Kupić się na farmie trochę. Farmą musi trochę oddać. Oj, jednego nie wziąłem, tylko ja po jednej farbie, po trochu już mamy prawie tyle samo farby, co ten gostek na tym topie. Sprzedamy tarczę, bo już jest tarcza useless. Kupimy sobie tego botka naszego wymarzonego. Może kupimy sobie ta... Binie kupimy. Na leczenie musimy zbudować. Weźmy Tormaina. Ale ogólnie w filmiku będzie ten wklejone. W sensie, w filmiku. W tej kodzie będziecie mieli wszystko łatwiej. Wiecie, nie musisz wchodzić, tylko bierzesz kopię i wklej tyle. Znacznie łatwiej. Więc to jest for fun, totalnie. Puszczę Heralda niepotrzebnego totalnie tutaj. Okej, ty Draven na bocie. My bierzemy topa. Dwa towery. No i pięknie. Dobra, nie wiedziałem, że tam wszyscy są, ale dobra, mniejsza. Karot sprokowany, do uderzone. Ja tylko wystarczy, że pójdę tego dopa i tyle. Git. Ogólnie rzecz biorąc, miło, bardzo fajna, przyjemna postać. Nętny. Tak jakby te mate częściej tam zaglądały, patrzyły na minimapy i ogarniały życie, to gdyby to inaczej tego gościa stępowali po prostu. Jest bardzo fajną postacią. Gościu też pushował, więc był bardzo łatwy do zgankowania. Może z tym Doran Shieldem ciężko się farmi na tym topie, no ale jeszcze jako taka ludzie. Więc dobra, zobaczmy, statyka zbudujemy. Zbudujemy statyka. Czym pójdzie z statykiem? O chuj ci chodzi? Master umarł. Już wszyscy umarli. No i tak lecko. Teraz mid za darmo. Darmowy mit. Tego towara to na bank weźmiemy. Puszuję topa. Mida już nie ma co pchać. Idziemy topa. Parimy sobie topa. Spokojnie. Szkoda, że nie mam many.
Kimius. Może jakąś runkę na manę na niego zagrać, a nie pod te zielone, bezsensowne. Bo te zielone drugie jakoś tak za bardzo nie sprawdziły, bo tak. Lepiej mogę precyzję zagrać. Lepiej może pasowało. Znaczy na pewno by lepiej pasowało. Precyzja by oddała lepiej. No. Może. Ale nie, raczej obstawiam, że mało osób to obejrzy. Więc, ale wiecie, jak to na YouTube przystało, muszę powiedzieć, w komentarzach dajcie znać, czy nagrać drugi odcinek z innymi runkami, z innym buildem. Może tym razem AP. Bada, no nie jest taki zły tak naprawdę. Fajnie się tym gra. O. Wezmę tego miliona jeszcze. Dobra, idę stąd. Zostaw mnie. O co ci chodzi? Ja się przyjebała. No i łatwo. Trzeba wydupcić Stefana, a Stefan wydupcił ją. Dajmy do kół. Statyk zaraz będzie. Statyk drugi, bo będzie mi się lepiej farmiło. Statyk jako drugi oto. Oczywiście kupiłem Warda, pójdziemy na bota. Standardzik. Może statyk zamiast botka lepszy, jako pierwszy. No też może trochę strollowałem tego widla. Ale... jak to tylko działa tak naprawdę? To nie podpala to, dobra. Okej. Bije całkiem wolno, jak na jeden item. Więc to nie wygląda tak całkiem szybkie bicie. Tyle to tempo takie. Ni tu, ni w oko. Pojedzie tak, tak całkiem totalnie średnio. Tu już shutdowny lecą, ale ja oczywiście Big Cocoon jest pushing. Wisić mi tu. Ciągle Penty będzie chciał zrobić? Nie ma Penty. Tak mi przykro. Tu masz stuna. O, dzięki. No, no nie mam many, nie? Szybko się mana kończy. Co jest? Szybko biegasz. Bardzo szybko się mana kończy. Sądziłem, że będzie tak szybko się mana kończyła. Mano żarny jest. Trochę. Trochę bardzo. Sam pusz wystarczy, żeby mieć na item. Te są pinsą? Pinsą? O, poddali się. Ale dobra, no. Warto pograć ten, potestować sobie, gdy fajna postać do topa. Także dziękuję za obejrzenie. Daj znać w komentarzu, jak lajka, jeśli się podobało.